Jak co roku wstajemy o 6 i działamy. Wcześniej wszystko wyprane, wyprasowane i składamy to. My są w strojach rozbarskich, taka wersja dzisiaj, tak powiedzmy, na Boże Ciało, no i wiadomo, jak to, taka wersja świąteczna. No tutaj jest, mężatki są w białych jaklach i białych fortuchach, na głowie jest chusta purpurka, obowiązkowo korale. Tutaj jest na przykład działka w klapach tak zwanych, z mezżywą mertą, we wierzchniu, tutaj też właśnie we wierzchniu, a tutaj jest w merynce. Chusta merynka zarzucona na ramiona i to takie stroje odświętne właśnie na Boże Ciało, na procesja. Ja już to robię 40 lat, więc to naprawdę jest tradycja i coś bardzo ważnego, bo Pan Jezus przychodzi do nas. Nie my do kościółka, tylko On nas odwiedza. Kolory, wiara, tradycja to są słowa, które natychmiast przychodzą do głowy, kiedy mówimy o Bożym Ciele, o procesji i właśnie Lipinach. Bardzo się cieszę z tego, że w mieszkańcach przede wszystkim Lipin jest ta chęć zachowywania tej tradycji, a takie decyzje jak na przykład wczorajsze prezydenta pokazują, że jednak warto jest tą tradycję kultywować również w kontekście językowym.